prawdą jest. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.
Witajcie, kochani, zgromadzeni licznie tutaj na przekór pogodzie i okresowi urlopowemu. Witam was, których nie widzę fizycznie, ale których modlitwy odczuwam. Chcę na wstępie podziękować za każdą osobę, która modliła się o dzisiejsze nabożeństwo. Tutaj o każde nabożeństwo w HWE, szczególnie bliskie jest nam Goleszów, jako że to jest jakby nasze siostrzane nabożeństwo, które po prostu odbywa się w innym miejscu, gdzie również usługują nasi bracia i siostry. Tak jak Pan Jezus nas uczy, tak bez Niego nic uczynić nie możemy i nie chcemy. Chciałbym, abyśmy wspólnie rozpoczęli modlitwą. Panie Jezu, to Ty wywalczyłeś na Golgocie ten czas, to miejsce, a przede wszystkim każde serce, które należy do Ciebie. Dziękuję za to, że dałeś nam Kościół, w którym to Ty jesteś Panem, Gospodarzem i Twojego prowadzenia tutaj oczekujemy. Abyś wylewał na nas pełnię Twojego Ducha, abyś wymagał od nas i wspierał nas w tym, jak będziemy w Twoim imieniu wielbić Twojego Ojca, a naszego Pana i Boga. Dlatego prowadź, Panie Jezu, używaj i raduj się nami. Dziękuję Ci za każdą modlitwę, za każdą pieśń, za każde słowo zwiastowania, za każde świadectwo, w którym Ty będziesz obecny, które z nas i przez nas wydobędzie Twój Duch. Chwała Ci, Jezu. Amen. Fragment Psalmu 9. Nowy przekład dynamiczny. Pierwszych 12 wierszy. Od drugiego. Panie, będę Cię wysławiać całym moim sercem i opowiadać o dziełach Twych niezwykłych. Będę się weselić i Tobą radować. Twą chwałę opiewać pragnę, o Najwyższy, bo wróg mój do ucieczki rzucił się w popłochu. Upadł i zginął przed Twoim obliczem. Ty bowiem dokonałeś sądu w mojej sprawie. Orzekłeś sprawiedliwie ze swojego tronu. Skarciłeś narody, bezbożnych zniszczyłeś. Imię ich kazałeś wymazać na wieki. Nieprzyjaciel został na zawsze wytępiony. Jego dumne miasta popadły w ruinę, a pamięć o nich całkiem wyginęła. O tak, Pan będzie królować na wieki. Tron swój już ustawił, by sądu dokonać. On sprawiedliwie będzie ten świat sądził i wyrok bezstronny ogłosi nad ludami. Ty, Panie, jesteś schronieniem uciśnionych, bezpieczną kryjówką w czasach utrapienia. Kto Ciebie poznał, pokłada ufność w Tobie, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, i głoście światu Jego wielkie dzieła. Jako ci, których Bóg przez Jezusa Chrystusa wyrwał ze śmierci i którzy nie staniemy już jako potępieni przed Nim na sądzie, ale jako uratowani krwią i ciałem Jego Syna. Przywitajmy się z braćmi i siostrami. A my błogosławimy Was, kochani. Tam, zanim jeszcze się przywitamy, przepraszam, pastor prosił, a ja nie dopełniłem tego, wstańmy i pomódlmy się o nabożeństwo w Goleszowie. Ojcze, dziękuję Ci, że możemy wspólnie sprawować dwa nabożeństwa naraz. Chcę błogosławić Daniela i całą placówkę HWE Goleszów, wszystkich, których dzisiaj, Ojcze, Ty powołałeś tam do służby. Każdą osobę, którą przyprowadzisz,
aby przemieniać Twoim Słowem, aby pocieszać, aby korygować, aby wprowadzać na drogę, którą wskazuje Pan Jezus. Bądź tam, Ojcze, uwielbiony. Bądź tym, który będzie uwalniał z sideł religii, z wszelkiego zniewolenia, z którym przyjdą ludzie po Twój ratunek, Ojcze, tam na to nabożeństwo. Ty bądź w tym uwielbiony. Ty bądź tam wywyższony, Ojcze. Daj i nam tu i teraz właściwie Ciebie uwielbić. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj Ty nam darujesz, Ojcze. Chwała Ci. Amen. Teraz się przywitajmy. Przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Święty, ponad wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, królów król. Wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, królów król. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, królów. Przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty, święty.
Dzień dobry. No, siadajcie. Siadaj, babko. Dobra, czekaj, iść tam trochę w bok. Siadaj, dywanie. Dobrze, dorośli siadajcie, dzieci zapraszam do przodu. Siadasz, Andzik? No, dobra. Dobry. Są jeszcze jakieś dzieci? No dobra. Uwaga, starsze dzieciaki, w sensie wy, Szymek. Wy jesteście tu teraz starsi, bo oni to tak maluchy, nie? Uwaga. Jeszcze są jakieś dzieci? Nie ma. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, okej. Okay. Wyspani? Dobra, słuchajcie. Kto wie, kto to jest ten chłopak tu? Oliwier? Skąd wiecie? Bo go znamy. Tak? Tak. Dobrze. A to? Też ją znacie? Tak. Wow. A ten mały? A ta pani? Jak ty masz na imię, babko? Zuzia. Zuzia. Okej, okay, ja też zapominam jej imię. Ja mówię do niej babko. I słuchajcie teraz. Powiedzieliście, że go znacie, tak? Oliwiera. Na nim siądziemy troszkę. Kto wie z was, jakie jest jego ulubione jedzenie? Ale ty nie możesz odpowiadać o sobie. No dobra, powiedział. Ale a konkretnie? Ty nie odpowiadaj. Nie wiem. Nie wiecie? Nie wiem. Czemu? Czemu nie wiecie? No właśnie, bo aż tak go nie znacie. A może o Kesi coś wiemy więcej? Ty nie odpowiadaj, dobra? Kto wie, jaki jest jej ulubiony kolor? Żółty. Tak? Naprawdę? Czy tylko tak przytakujesz? A skąd wiesz? Bo dużo wybierała żółtego. O, bardzo dobrze. A ty byłaś przy tym? Widziałaś to? Tak. Bardzo dobrze. Co byśmy chcieli na przykład o Szymku wiedzieć? Jaki jest jego ulubiony sport? Ktoś wie? Piłka nożna. Zgadza się czy nie? Tak. Tak? A skąd wiesz? Nie wiem. Nie wiesz? Wymyślałeś, czyli nie znasz go. Tak kombinowałeś. Dobra, słuchajcie, teraz jest kwestia taka. Czyli jak my możemy kogoś poznać? To, że wiecie, jak ja się nazywam, to znacie mnie, czy nie? No tak trochę. Tak trochę, nie? Wiecie, jak się... No jak? Łyk Paweł. No dobrze, ale co ty o mnie wiesz? Nic za bardzo. I teraz słuchajcie, w Biblii jest podobnie. W liście do Rzymian jest taki fragment, który mówi, że Boga można poznać, tak? Kto wie jak? Wiecie jak? Z tego, że oglądamy świat, tak? Słuchajcie, przeczytam wam kawałek taki. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuiste Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak? Czyli słuchajcie, możemy poznać, że istnieje Bóg, patrząc na świat? No tak, bo Biblia tak mówi, tak? Typu co? Patrzymy, że świat jest jakoś poukładany, tak? I co z tego możemy wymyśleć? Że musiał być ktoś, kto to dobrze wymyślił, tak? Który poukładał, że to działa. Zgadza się? Ale czy to jest taka wiedza, co nam starczy na temat Boga? Jak myślicie? Będziecie zbawieni dlatego, że powiecie, my wiemy, że istnieje Bóg. Nie, to nie starczy. Ten fragment w ogóle cały mówi, że ci ludzie, którzy nie poznawali Boga nawet w taki sposób, będą potępieni. No to teraz co my możemy zrobić, żeby Boga lepiej poznać? Jak myślicie, Zuzia? Nie wiem. No. Rozmawiać z nim. Rozmawiać z nim? A jak? Przez modlitwę. No dobrze, a jak jeszcze można poznać Boga? Przez Biblię. No. Ja chciałam.
No dobrze, to są takie dwa, poczekaj, mały idź stąd. Dwa podstawowe sposoby na poznawanie Boga bliżej, tak? Czyli modlenie się, czyli inaczej rozmowa z Bogiem i przez Słowo Boże, tak? A jakbyśmy znali całą Biblię na pamięć, to czy to znaczy, że znamy Boga? Patrzcie, są takie książki, które się nazywają autobiografie na przykład, albo biografie. To są książki, które opisują czyjeś życie, tak? Możemy przeczytać, że ten ktoś gdzieś się urodził, miał takich rodzin, gdzieś chodził do szkoły, i potem coś zrobił, no i najczęściej umarł. Tak? Ale czy to, jak przeczytamy taką książkę, to znaczy, że znamy tego kogoś? Nie. Czyli słuchajcie, nie wystarczy znać Biblię, przeczytać ją nawet bardzo dużo razy, nawet się jej nauczyć na pamięć, prawda? Bo to nie znaczy, że znamy Boga. To, żebyśmy przeczytali, o mnie byście przeczytali, o Paweł Jeleń urodził się wtedy i wtedy i ma taką żonę i takie dzieci, to niekoniecznie coś o mnie wiecie. To nie znaczy, że mnie znacie, tak? I słuchajcie, dobrze, żeście odpowiedzieli, że najlepszym sposobem na poznawanie Boga jest czytanie Słowa Bożego i modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, tak? I teraz, Szymek, znasz swojego tatę? Znasz. Wiesz, kiedy się denerwuje, że czasem to spojrzenie to jest takie, no już przeginasz. A czasem to słowo to już jest, już przeginasz. A czasem, o, bardzo fajnie, to mi się podobało, tak? Ja nie wiem na przykład, kiedy twój tata tak robi, bo mniej z nim przebywam niż ty. Zgadza się? Kuba mnie lepiej zna niż wy i wie czasem, że jak na niego popatrzę, to to spojrzenie już znaczy, chłopie, już to już nie są zabawy, już troszkę przeginamy, tak? I teraz słuchajcie, tak samo powinno być z Bogiem i z nami. Żeby dobrze znać Boga, żeby wiedzieć, że to spojrzenie Boga na nas to już jest ostrzeżenie. Albo że teraz Bóg się uśmiecha, bo mu się podoba to, co robimy. To my musimy z Nim przebywać. Zgadza się? Musimy z Nim rozmawiać, obserwować Go, chodzić, patrzeć, gdzie On chodzi, jak On się zachowuje. Czemu jest takie echo? Czy nie ma? No to dobra, to tutaj słychać tak. I wtedy możemy powiedzieć, że znamy Boga, tak? Kiedy Go obserwujemy. I Bóg wtedy nie musi przychodzić i krzyczeć do nas, słuchaj mnie, bo my już wiemy, to już mnie troszkę smuci to spojrzenie Boga na moje życie, tak? Ale żeby znać te spojrzenia, to, co Bogu się podoba, jakby przekładając na ludzi, żeby wiedzieć, jaka potrawa jest ulubioną potrawą Boga, które modlitwy najbardziej się Bogu podobają, które postępowanie, to musimy z Nim chodzić każdego dnia, tak? Nie wystarczy, że przeczytamy książkę o Nim, nie wystarczy, że wujek, ciocia, mama, ktoś nam o Nim powie. Musimy Go znać i z Nim żyć codziennie. Zgadza się? Wy macie uproszczoną teoretycznie sprawę, bo wiecie, że do Boga możecie się modlić. I słuchajcie, jest na koniec wam przeczytam z Księgi Jeremiasza, 29 rozdział, 13 werset. Sposób na to, jak Boga poznać, jak wiedzieć, kiedy On się smuci, kiedy On się cieszy, co On lubi, czego nienawidzi, jest taki. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, Bóg mówi, bo będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Czyli jeżeli chcecie, my chcemy znać Boga, musimy Go szukać szczerym, całym sercem i chodzić z Nim każdego dnia, żeby wiedzieć, kiedy Jego szept to jest ostrzeżenie, kiedy to jest takiej po prostu rozmowa z Nim, kiedy wiedzieć, że to już Bogu się nie podoba, a to Go cieszy, to musimy z Nim być, tak? Musimy Go znać. Nie tylko z książki, którą jest Biblia, nie tylko z opowiadań, ale prosić Go codziennie, żeby był w nas, z nami, żeby nas prowadził, żeby do nas mówił. Ja wiem, że to tak często ma się problem z tym, że no Bóg do ciebie będzie mówił. I wiem, że czasem dużo ludzi ma problem z tym, że co to znaczy. I to się nie da do końca wyjaśnić, ale proście Boga, żebyście mogli rozpoznać Jego głos i wtedy będziecie wiedzieli, o czym ja mówię, tak?
Czyli nie czytajcie tylko książek, oczywiście Biblię czytajcie. Nie słuchajcie tylko o Bogu, tylko Go szukajcie z całego serca, bo wtedy będziecie Go znali. Zgadza się? Amen. Zanim Dawid podzieli się z nami słowem wstępnym, mamy doskonały czas świadectw, czyli taki czas, w którym możemy sprawdzić, na ile rzeczywiście szukamy Bożej obecności. To będzie taki nasz zborowy papierek lakmusowy. Dlatego zapraszam. O, już widzę. Rafał, chodź jako pierwszy. Witam was, kochani. Ja tak w dwóch słowach tylko chcę podziękować Panu Bogu za cudowny czas, jaki mi dał z moimi młodzieńcami. Mieliśmy okazję odwiedzić, bliżej się poznać z przyjaciółmi z placówek z północy Polski, w zborze w Łodzi. No, był to niezwykły czas. Także w każdym miejscu usłyszałem też wiele świadectw. To był też dla mnie taki potrzebny, myślę, przez Pana Boga dany mi również cudowne dni. Kiedy tak na ten pomysł parę miesięcy temu wpadłem i rozmawiałem z właśnie Darkiem z Ustki czy z Robertem z Chodzieży, to tak myślałem, no co tam chłopaki będą robić, chyba to będzie pierwszy i ostatni raz taki wyjazd. Ale powiem wam, że w niesamowity sposób oni za to też tak na to zareagowali. Bardzo im się podobało. Cieszyli się, że poznawali tych ludzi, o których tylko mogą słyszeć. Bo wiecie, to jest coś takiego, że często tutaj z tego miejsca padają słowa, abyśmy modlili się o nasze placówki, o nasze zbory. Ale ciężko się modlić o kogoś, kogo się osobiście nie zna, nie ma nawet pojęcia o jego istnieniu. Już nie wspomnę o jakichś tam troskach i trudniejszych rzeczach. Natomiast widzieli, ja też widziałem owoc tutaj naszej służby, naszej pracy, tego włączonego urządzenia, przez które wielu ludzi jest zbudowanych, poznaje Boga, nawraca się. Właśnie w niedzielę, kiedy myśmy byli w piątek, ale w niedzielę właśnie był chrzest w morzu. Kolejna osoba, jeden z braci przystępował do chrztu. Więc macie pozdrowienia od właśnie społeczności z Ustki, z Wejherowa, z Chodzieży i z Łodzi. Przekazuję je i dziękuję Panu Bogu za ten cudowny czas, jak i też później mogliśmy z całą rodzinką odpocząć jeszcze w ukochanych Borach Tucholskich, cieszyć się sobą. Logistycznie znowu to był majstersztyk mojej żony, żeby wszystkich tam z zagranicy i z różnych stron do kupy zebrać. Ale dziękuję Panu Bogu za naszą rodzinę. Także połowa pola namiotowego to były Pisowicze. Chwała Jezusowi. Zapraszam, kochani, czy jeszcze ktoś? Jeśli nie ma, to ja z wdzięczności Panu Bogu chcę powiedzieć, że mamy przywilej gościć Marię z Irlandii. Daje mi Bóg możliwości, abym i od Marii jako koordynator placówki zaczerpnął mądrych pomysłów, takiej Bożej mądrości. No akurat oprócz tej duchowej strony Maria jest też dla nas wielkim wsparciem, bo wczoraj wspólnie obraliśmy 3 skrzynki jabłek na przetwory, także nie ma lekko Maria z nami, ale fajny, dobry czas rozmowy właśnie taki przy robocie, gdzie przebywasz z osobą, która jest taka normalna, taka prawdziwa, taka nasza i mająca jeszcze Ducha Świętego w sercu, czego chcieć więcej tu na ziemi. Kochani, jeśli nie ma więcej świadectw, to poprosimy Dawida, słowo wstępne.
Witajcie, kochani. Były wręcz dwa świadectwa, także ja dołożę jeszcze też dwa. Pierwsze to takie, jak Pan Bóg zapatruje. Teraz już mamy ten 6 sierpnia, końcówką lipca, że tak powiem, fundusze z mojej wypłaty już się wyczerpały, a za coś trzeba żyć. W ostatnich dniach lipca pytam się Pauliny, kiedy dostaniesz te świadczenie z ZUS-u, że tam wiecie, no, z racji, że wychowuje dziecko, znaczy macierzyński, to jest macierzyński, nie? Chyba tak, no. WAL-4 to jest ciąży, no macierzyński, kiedy dostaniesz te pieniądze? A Paulina mówi, no nie wiem, no oni mają czas chyba jeszcze miesiąc na to, więc w każdej chwili może przyjść, ale ja bym się nie nastawiała, że to od razu przyjdzie. No takie, no to nieźle. No i wracam do domu końcówku właśnie lipca, a spojrzę do skrzynki na listy i patrzę w skrzynce na listy koperta z ZUS-u. No ciekawe, o co chodzi, nie? Patrzymy w związku z tym, że bla, 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 nie dosłaliście jakiegoś dokumentu, dopóki go nie doślecie, nie ma żadnej wypłaty pieniędzy, nie? A my takie, przecież wszystko wysłaliśmy, bo Paulina dobrze wszystkiego dopatrzyła, wszystko w pracy zaniosła, wszystkie dokumenty, żeby to świadczenie móc otrzymać, wszystkie kopie aktu urodzenia, wszystkie tam te zaświadczenia. No i Paulina wkurzona, przecież wszystko wysłaliśmy. A tam jeszcze był druczek, brakujące dokumenty proszę odesłać do tego i tego. Tak naprawdę był tylko jeden dzień na to, nie? My tak, no to super. Paulina w złości pisze do pracy, czemu tego wszystkiego nie wysłaliście i tak dalej. No i tak pokrótce okazało się, że po prostu ZUS gdzieś w tym wszystkim się pogubił, bo wszystko było wysłane i raptem dwa dni później pieniądze przyszły na konto. Także takie Boże działanie, bo już naprawdę miałem takie myśli, no to tak z czego będziemy żyć? Tak? Ale Pan Bóg się zatroszczył, wszystkie pieniądze przyszły, także takie świadectwo, że Pan Bóg zapatruje się troszczy o swoje dzieci. I drugie świadectwo, z którym jest związane słowo wstępne. Nie wiem, jak inne osoby, które tutaj stają. Ja często mam takie myśli, że kiedy tutaj mam stanąć, to mam takie Panie Boże, ale w tym tygodniu zawaliłem tutaj, to źle zrobiłem, tutaj źle postąpiłem. Jak ja mam tutaj stanąć i innym mówić, jak powinno nasze życie wyglądać? I tak też było w tym tygodniu, kiedy zawaliłem pewną sprawę i miałem takie właśnie poczucie takiej beznadziei, że wiecie, że się nie nadaje, że jestem beznadziejny. I choć prosiłem Pana Boga o przebaczenie, to miałem w sercu właśnie takie uczucie, że do niczego się nie nadaje, że wiecie, że tak leżę w takim bagnie. Aż w końcu Pan Bóg pokazał mi, że w tym bagnie to leżałem, póki nie byłem w Jego rękach. I dopóki jestem sercem przy Nim i Go szukam, to ja nie leżę w tym bagnie, tylko Pan Bóg mnie podnosi do tej godności nowego stworzenia, odkąd Jemu powierzyłem swoje życie. I obudziłem się następnego dnia z pieśnią na ustach, coś, co nie jest przynajmniej w moim przypadku częste, z taką radością wewnętrzną, że do Boga należę i choć upadam, i choć popełniam błędy, to trzymając się Jego i patrząc na Niego, mając swoje serce przy Nim, to Pan Bóg wlewa tą radość, tą nadzieję i to przebaczenie, które jest potrzebne, aby nie żyć w takim marazmie. I całkiem nieświadomie, w trakcie, kiedy było to dzięki niebie mnie, modliłem się słowami psalmu 40. I kiedy przygotowałem się do tego słowa, wiedząc o tym wszystkim, kiedy zasmuciłem Boże oblicze w tym tygodniu, modliłem się takimi słowami. Panie Boże, ja nie chcę swojej mądrości tutaj, nie chcę moich pomysłów, moich przemyśleń, bo często tu jest obecne moje przemyślenia, które Pan Bóg mi wkłada. Modliłem się słowami, Panie Boże, nie mnie, ale Twoje słowo. I otworzyłem właśnie Biblię na psalmie 40, który okazał się słowami modlitwy, którymi modliłem się wtedy, kiedy miałem ten ciężar winy na sobie. Więc przeczytam psalm 40 i wierzę, że tak samo jak i mnie, kiedy go czytałem, Pan Bóg dotknie i was, bo w tym psalmie była zawarta moja historia tego właśnie smutku, tego upadku i tego, że Pan Bóg podnosi. Też dzisiaj to się przewinęło dwa razy tutaj za tego mikrofonu słowa o tym, że Pan Bóg nie opuszcza tych, którzy Go szukają. Dwa razy to padło i myślę, że to nie jest przypadkiem, bo i w tym psalmie jest to zawarte. Także otwórzmy nasze uszy, słuchajmy tego psalmu, co Pan Bóg ma mi i nam do powiedzenia. Psalm 40. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Tęsknię oczekiwałem Pana, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje.
Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. I błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary za grzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Zjastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem. Panie, Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. Toteż Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Dosięgły mnie winy moje nieprzyjazne, nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mojej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie. Zechciej, Panie, ocalić mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na moje życie, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą ci, co pragną mej zguby. Niech osłupieją z powodu swej hańby. Niech się rozweselą swej hańby ci, którzy mówią do mnie ha, ha. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj. Amen. Jako że Pan Bóg jest zbawieniem naszym, to my nie zwlekajmy z uwielbieniem dla Niego przez tą modlitwę śpiewaną. Będziemy śpiewali o tym, że Bóg prowadzi nas do zwycięstwa, to śpiewajmy tak jak ci, którzy zwyciężyli. Prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg.
Ponieważ Pan Jezus powiedział, że On jest prawdą, no to teraz się okaże, czy to, co śpiewaliśmy, jest też w naszych sercach. Czy chcemy wykrzyczeć Bogu chwałę, prosić Jego o wzmocnienie naszej wiary. Czas na modlitwę. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy poranny czas. Tak, Panie. Za Twoją obecność pośród nas. Tak, Boże Wszechmogący. Jesteśmy wdzięczni za to, że jesteś blisko nas. Tak, Ojcze. Wdzięczni za Twoje zbawienie, jakie nam zgotowałeś. Za Jezusa, naszego Zbawiciela, za Jego świętą, przelaną na krzyżu Golgotykę. I za to, że dzisiaj mamy wolny dostęp do Ciebie właśnie przez Niego, przez Jego posługę. Dziękujemy, że jesteś pośród nas, Panie, że dzisiaj jesteś tutaj obecny. Odbierz sobie chwałę, cześć i uwielbienie z każdego serca, z każdej Boże Wszechmogący. Bądź wywyższony ponad wszystko. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za to, że możemy przyjść do Ciebie. Tak. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, za mycie Twoją tak. Dziękuję Ci za to, czym zawód się dzieje, Panie, że Ty patrzysz na nas już jako doskonałych, Panie, jeżeli tylko jesteśmy ukryci w Jezusie, Panie. Pomóż pamiętać. Dziękuję Ci, że nie musimy leżeć w tym błocie, Boże, ale że jesteśmy ukryci w Tobie, Panie, i że Twoja krew nas umywa z wszelkiego grzechu, Panie, wszelkiej niemocy, Panie, jakiejś depresji. Dziękuję Ci za to, że możemy dzisiaj tutaj razem stawać przed Twoim obliczem, jako umiłowani Twoim słudzy, a jednocześnie dzieci, Panie. Tak. Dziękuję Ci za Twoją wierność, Panie, za Twoją sprawiedliwość, która dokonała się na krzyżu. Ty bądź uwielbiony, że jesteś godzien, Panie, czci w każdym czasie, Boże. Panie Jezu, niech Twoje imię będzie błogosławione. Dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo, za to, że dziś jesteś chwalony po prawicy naszego Ojca. Dziękujemy Ci, że mamy ten wolny przystęp, że wypełnia nasze serca wdzięcznością i radością, że dajesz nam swój pokój, dlatego, tak, że zwyciężyłeś, żeś nas wyzwolił, żeś nas podniósł, że dajesz dobre rzeczy tym, którzy Tobie kochają, którzy Ciebie kochają, którzy Tobie ufają. I że nas prowadzisz do domu, niech będzie uwielbione Twoje święte imię, że Ty masz moc nas zachować i poprowadzić aż do zwycięstwa, w tej zwycięskiej wierze, Panie, którą Ty wzbudziłeś w naszych sercach. Bądź uwielbiony za wszystko. Amen. Chwała Ci, Jezu. Dalszy ciąg marszu zwycięzców. Powstał z martwych.
Kochani, mamy teraz okazję, aby pomodlić się o zbór, który dzisiaj użyczył nam swojego pastora. Pobłogosławmy braci i siostry w zborze w Wiśle, w zborze zielonoświątkowym, bo to ich pastor będzie nam dzisiaj usługiwał, jego Bóg będzie używał. Stawmy się za nim, aby i tam Boża chwała zajaśniała tak, jak tego Pan Bóg sobie zażyczy. Boże Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że możemy nawzajem o siebie modlić się, przychodząc bezpośrednio do Ciebie, do Tego, który w Jezusie Chrystusie dał nam życie, dał nam zdolność uwielbienia Ciebie, umiłowania Ciebie, Boże. Chcemy błogosławić braci i siostry, a szczególnie tych, którzy usługują tam w zborze pastora Chrzciny, aby to był czas oddania Tobie chwały, czas radości i posłuszeństwa Tobie, Panie. Czas, którym Ty będziesz siebie uwielbiał, Ty będziesz ich błogosławił, będziesz ich wyposażał na ten nowy tydzień, Panie, do służby, do umiłowania Ciebie. Chwała niechaj Ci będzie i dziękujemy za to, że dajesz nam tu dzisiaj pastora, że możemy skorzystać z tego, co Ty włożyłeś w jego serce, Panie. Chwała Ci. Amen. Kochani,
Pomódlmy się o tych spośród naszych braci i sióstr, którzy właśnie potrzebują tego podniesienia. Kochany Zbawicielu, Tobie dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ty znasz każde serce. Ty widzisz, kto spośród nas, spośród Twoich owieczek potrzebuje Twojego podniesienia, potrzebuje Twojego pokoju w sytuacji, w której się znajduje, tam, gdzie wiara drży, gdzie zaczynamy po ludzku kalkulować swoje możliwości względem naporu przeciwnika. Przyjdź swoją mocą, przyjdź i daj to zrozumienie, kim staliśmy się w Tobie i kim jest Twój Duch w nas. Udziel tego posilenia, tego pocieszenia, abyśmy całym Kościołem potrafili nawzajem siebie wspierać, Panie, i pocieszać tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, którzy szukają, którzy w strachu, w beznadziei idą przez ten świat. Panie, niech nasz naród, niech Polacy zostaną dotknięci tą łaską nawrócenia, a potem nowego narodzenia. Proszę, jeśli Ty nie wspomnisz o nich, Twojemu Ojcu, oni zginą. Dlatego, Boże Ojcze, my w imieniu Jezusa przychodzimy, aby prosić o Polaków, o naszych sąsiadów, o naszych bliskich, tu w tych ziemskich rodzinach, abyś przyprowadził ich pod krzyż Baranka. Abyś to Ty, Ojcze, zgiął ich kolana i otworzył te duchowe oczy, abyś pomógł im wyciągnąć ręce po ratunek w Chrystusie. Bądź w tym uwielbiony. Nie dla nas, a dla Ciebie, Ojcze. Skoro nas uratowałeś, możesz wyrwać każdego. Niech będzie Ci w tym chwała. Błagam o ten naród. Przyjdź z uwolnieniem z wszelkiej ciemności, aby każdy Polak, którego Ty wyrwiesz sobie, żył na Twoją chwałę. Ja Ci, Panie, dziękuję za tych, których w niedawnym czasie przyprowadziłeś tu do naszego zboru. Za to, że Ty działasz, Ojcze, i Ty wysłuchujesz tych właśnie modlitw. Modlitw ludzi, o których być może nigdy nie usłyszymy, aż dopiero będziemy z nimi razem, z Tobą w wieczności. Panie, a Ty wysłuchujesz i wyrywasz z ciemności. Ja Ci dziękuję za ostatni chrzest, za te osoby, które mogły wyznać Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ty dałeś tą łaskę i Ty też dajesz im mądrość i siłę, aby kroczyły tą drogą, którą wyznacza Pan Jezus, którą jest Pan Jezus. Dzięki Ci za to. Bądź ich posileniem we wszelkim zniechęceniu, które szatan będzie chciał przynieść w ich życie. Bądź źródłem pokoju i mądrości dla Twojego Kościoła. Chwała Ci, Ojcze, w imię Jezusa, w Jego majestacie. I dzięki Niemu. Amen. Na brzegiem nocy, brzegiem.
gdy boję się, gdy wokół mrok. Bądź światłe, bądź nadziejnie. Wszystkim o czym śpię. Ojcze, to jest tak niezrozumiałą dla nas miłością. Przytulasz nas. Chcę Ci podziękować za te cuda, których dokonujesz w naszych rodzinach. Za majestat zwycięstwa Twojej miłości. Chcę Cię przeprosić za to, czego nie zauważyliśmy, a co otrzymaliśmy. Ojcze, chcę Cię uwielbiać i okazywać Ci wdzięczność w tych najdrobniejszych sprawach, bo niejednokrotnie z tych drobnych rzeczy Ty czynisz wielkie dzieła. My jeszcze tego nie widzimy, ale po krótkim czasie, kiedy po doświadczeniach przychodzi owoc Twojego zwycięstwa, jesteśmy zadziwieni. Brak po prostu słów, aby wyznać, jak wielkimś Ty. Niech będzie Ci chwała, Ojcze. Z wdzięcznych serc Twoich dzieci. W imię Jezusa. Amen. Kiedy jechaliśmy tutaj do zboru, to puściliśmy sobie między innymi właśnie przez dobrą moc Twą, Panie. I Maria spytała, czy często to śpiewamy w zborze. Ja powiedziałem, że nie. Przyjechaliśmy, a tu próba i przed nami przez dobrą moc Twą, Panie.
Wszyscy znamy tą historię, kiedy jawnogrzesznica namaściła stopy Pana Jezusa bardzo drogim olejkiem, potem wytarła swoimi długimi włosami i Pan Jezus powiedział jej, że o niej, o tym wydarzeniu będą opowiadać aż do końca dni tu na ziemi. W moim odczuciu jest pewna ilość pieśni, gdzie bez słów Pan Jezus po prostu powiedział autorowi, że te pieśni będą śpiewane ze szczególnym namaszczeniem i przez wieki będą dotykały serc kolejnych Bożych dzieci.
Dla mnie to jest właśnie jedna z takich pieśni. Kochani, śpiewamy przedostatnią pieśń w tym cyklu uwielbienia. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty wytrwałeś aż do końca i tylko Ty jeden mogłeś w tak bolesnym położeniu zawołać jeszcze, nie tylko wyszeptać, zawołać, wykonało się. Ty jeden miałeś prawo i moc, jeden jesteś tak święty. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ostatnia pieśń przed nami, kochani. Zbierzmy wszystkie siły, aby godnie uwielbić Pana Jezusa za to, co zrobił dla nas. Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie, miłości, która trwa, dobroci i nadziei, łaski nieskończone. Zbawca, On porusza góry.
Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Na dowód Jego zwycięstwa przed nami wieczerza. Grzesiu, do przodu proszę tutaj. Grzesiu, tak? Przed nami czas wieczerzy i zawsze przypominam, więc i teraz przypomnę, to nie jest zwykły posiłek, ani też nie jest zwykła liturgiczna czynność, ale jest to czynność, którą nakazał nam Pan Jezus. I w szczególny sposób mamy w tym właśnie czasie wspominać Jego śmierć na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i to, co zapowiedział, czyli Jego powtórne przyjście. Do wieczerzy mogą przystąpić osoby, które oczywiście są Jego uczniami, uznały Go jako swojego Pana, Zbawiciela, Mistrza, są ochrzczone bądź zgłosiły pragnienie, aby chrzest przyjąć, ale czekają. I zawsze zachęcam wszystkich, którzy spełnili te powyższe oczekiwania, jeśli mają powód, dla którego warto się pojednać z kimś, to niech to uczynią, bo Biblia powiada, że ktokolwiek by jadł i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi. Czytamy słowa ustanowienia. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Dziękuję Ci, Boże, za to, że zechciałeś posłać swojego Syna na śmierć. Dziękuję Ci, Jezu, że dałeś swoje życie za mnie i dziękuję Ci za to, że dałeś mi Kościół, z którym wspólnie możemy to wspominać, Panie, tą zapłatę za nasze grzechy, Panie. Dziękuję, że jesteśmy czyści przed Tobą, bo umyłeś nas swoją krwią. Ty bądź uwielbiony, Panie. Amen. Amen. Bierzemy chleb do ręki i oczekujemy, aż wszyscy go dostaną i wspólnie go spożywamy, kiedy już cały zbór będzie miał go w ręku. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Panie, dziękuję Ci za każdą kroplę w niesamowitym cierpieniu, przelaną, Panie, za każdego z nas. Za każdą kroplę krwi, Panie, która nas oczyściła, Panie, ze starego życia i z grzechu. Dziękuję Ci, Panie, że
dzisiaj, tu i teraz, Panie, odprawiając tą pamiątkę, możemy przyznawać się przed całym światem, że należymy do Ciebie. Dziękuję, Panie, także za to, że to Ty przyznajesz się do każdego z nas, że w łasce Twojej możemy tu dzisiaj stać i odprawiać tą pamiątkę. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Spożywamy chleb. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Także i my dzisiaj, Panie, na tym miejscu, tak jak mówi Twoje słowo, łamiemy chleb, pijemy z kielicha, zwiastujemy Twoją śmierć, ale też zwiastujemy Twoje powtórne przyjście. Tego, który pokonał śmierć, zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa. Oczekujemy Twojego powrotu, Panie, z radością, z wdzięcznością i z miłością. A dzisiaj błogosław nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Zanurzaj nas, Panie, w pełni swojego Ducha Świętego i pozwól wychodzić z tego miejsca rozradowanymi w Tobie. Dziękujemy za wszystko, co uczyniłeś dla życia każdego z nas. Amen. Kto spożył wieczerzę, niech usiądzie. Zanim poprosimy tutaj kaznodzieję, też chcę jedno ogłoszenie podać. Jeżeli mieliśmy w tym roku dwa chrzty, jeżeli ktoś jest, ma pragnienie, aby przyjąć chrzest, to można się zgłaszać do mnie, do mojego zastępcy, który ma urlop akurat i możemy się powoli przygotowywać do trzeciego chrztu w tym roku. A jak Pan Bóg da, to i czwartego. Poprosimy Cię, pastorze. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chcę też podziękować pastorowi za to, że mogę tutaj dzisiaj razem z Wami być, że będziemy słuchać też tego, co Pan i włożył w moje serce. Ale chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny już za to, co przeżyłem, w jaki sposób Duch Święty dotykał mojego serca. Jestem naprawdę wdzięczny za to, że mogę się poruszać pośród Bożego ludu i chciałbym też takie krótkie świadectwo powiedzieć. Kiedy Dawid chyba tutaj mówił ten psalm 40 i tam przeczytał, że ci, którzy miłują zbawienie Twoje, niech mówią zawsze wielki jest Pan. I przypomniała mi się taka historia z naszego życia, kiedy rozbudowywaliśmy dom. Wiadomo, że w tym domu mieszkaliśmy i podnosiliśmy piętro, podnosiliśmy dach i po prostu w czasie takiej może ulewy jak i dzisiaj tam było to jakoś zabezpieczone, ale myśmy w tym domu mieszkali i nagle patrzę się tym korytarzem, schodami z góry na dół, taki strumień wody płynie. Tam były stemple, bo tam trzeci strop był betonowany i ta woda z góry, po prostu ten kąt nachylenia, to wypoziomowanie nie było właściwe i to wszystko do środka poszło, ta woda. Wiecie, i tak potem wieczorem, to już jakiś czas trwało, tak już wspomniałem, myśmy w tym domu mieszkali, kiedy taki remont trwa, to jest dla wszystkich domowników bardzo uciążliwe. I tak na mnie samym już był taki ciężar. Ja myślę, kiedy się to wszystko skończy po prostu, jak trudno mi było bardzo i trudno mi też było określić po prostu jakąś konkretną datę, kiedy my z tego wszystkiego wyjdziemy i jeszcze jakiś czas pośród tego wszystkiego będziemy żyć.
I wtedy właśnie to słowo z tego psalmu, że ci, którzy miłują zbawienie Twoje, niech mówią zawsze, wielki jest Pan. I pamiętam, jak weszłem do tego jednego z pokoi i właśnie wyznałem, powiedziałem to głośno, wielki jest Pan. I wiecie, cały ten ciężar, cały ten bagaż, wszystkie te negatywne odczucia, które mnie tak dobijały i ten świat myśli, nagle wszystko to tak by ktoś ze mnie zdjął. Po prostu na nowo stałem się taki, gdybym to tak mógł powiedzieć, według tych swoich odczuć, taki bardzo lekki i widzę, to wszystko gdzieś zniknęło. I widzę, takim jest nasz Pan. Wiecie, tylko ci, którzy Mu oddali swoje życie, którzy doświadczyli Jego łaski, mogą po prostu tego rodzaju przeżycia mieć i być Mu za to wdzięczni, że dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjemy, kiedy różnych rzeczy doświadczamy, Jego Słowo mówi, żeby na Niego złożyć wszelki ciężar, wszelką troskę i można powiedzieć, że Słowo dobrze znamy, że tak jest napisane w Biblii, ale to nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że my to przeżywamy. Ale kiedy to Słowo wypełnia się w naszym życiu przez to Jego dotknięcie, to człowiek przeżywa tak niesamowitą ulgę i z tego tytułu też potem rośnie taka wdzięczność, bo jeżeli znasz ten swój stan, jakim on był wcześniej, prawda, a potem doświadczasz, że ktoś to z ciebie zdjął, że na nowo chce ci się żyć, czujesz się tak lekko, to w tym wszystkim na nowo płynie takie wdzięcznie, taka wdzięczność serca, chociaż muszę powiedzieć, że nawet jeszcze wtedy, kiedy miałem ten ciężar na sobie, ale wyznałem to słowo, że Pan jest wielki, to dopiero wtedy przyszła zmiana tego, co było w moim wnętrzu. I myślę, że niekiedy człowiek też może popełniać taki błąd, że oczekuje tej zmiany po prostu już jak gdyby wcześniej, tak bardzo uporczywie. A Bóg w swoim działaniu jest bardzo suwerenny. On wie, jak pewne rzeczy muszą długo trwać, aby taką właściwą pracę wykonały w naszym życiu, bo Dawid też się kiedyś modlił i w psalmie 119 jest to zapisane, że dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. I Dawid umiał też i docenić tę sytuację, kiedy w pewien sposób był upokarzany, że z tego zawsze mógł coś dla siebie wziąć. Że kiedy to serce, kiedy ta nasza dusza jest taka skruszona, to według Słowa Bożego Pan ma w tym upodobanie. Że Pan jest tym, który jest skruszony w swoim duchu i pokorny właśnie w swoim duchu. Także naprawdę to życie z Nim jest dla mnie osobiście też bardzo takie radosne, mogę powiedzieć, że ponad 40 lat, kiedy Pan w młodości mnie pociągnął, to kiedy tak wiele razy, wiecie, dzisiaj popatrzę się na to, co już minęło, to z każdym dniem jestem Mu bardziej wdzięczny i bardziej sobie cenię to, co On uczynił już w moim życiu, a z taką radością patrzę na to, co jest przede mną. Że zmierzamy do chwały, zmierzamy do tego dziedzictwa nieznikomego, niezwiędłego. I jeżeli my go dzisiaj w taki sposób już możemy poznać, czego nikt w tym świecie nie da nam, tak jak On nam daje, to czym będzie ta pełnia w tym Jego Królestwie, kiedy przemieni te znikome ciała nasze w postać do uwielbionego swojego ciała, gdzie już nas żaden ból, żaden trud, żadne łzy, żadna śmierć, cierpienie, tamtego już nie będzie, to nas już w żaden sposób nie dotknie. I w takiej wierze się poruszamy i w takiej wierze wędrujemy. Także naprawdę jeszcze raz z tego miejsca chcę powiedzieć, że jestem Mu niesamowicie wdzięczny za Jego miłość, za Jego troskę, za to, że On jest żywy i że my możemy Go dzisiaj, gdziekolwiek po prostu się znajdujemy, możemy doświadczać tej Jego obecności, tej Jego łaski i w oparciu o Jego Słowo, o Jego działanie, po prostu przez wiarę to swoje życie tutaj realizujemy na tej ziemi. I to Słowo, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, to jest bardzo dobrze znany tekst. Pastor spogląda na zegar, ja też spoglądam. Możemy do 12, tak? Czy
do pierwszej. To tak zabezpieczając się po prostu, żebym wiedział, jakie są te granice, prawda? Ale właśnie kiedy o tym dzisiejszym spotkaniu, nabożeństwie myślałem, to właśnie tak bardzo wyraźnie Pan Bóg położył właśnie ten tekst na moim sercu. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. Jest to bardzo dobrze znany tekst. Wiele razy po prostu na pewno już słyszeliście rozważania, czy sami czytaliście ten tekst. A dla mnie powiem tak, że niekiedy jest tak, że modlę się, wiem, że wasz zbór też się tak samo, to jest takie oczywiste, modlimy się o słowo na każde nabożeństwo, na każde nasze spotkanie, zgromadzenie i ci, którzy głoszą słowo, można powiedzieć, że ta forma czy odbiór tego słowa może różnie wyglądać. Niekiedy jest to coś takiego bardzo osobistego, że człowiek na modlitwie, że Pan przypomni jakieś miejsce ze Słowa Bożego, a ostatnio zauważyłem, że może to też przyjść w taki bardzo może prosty, zwyczajny sposób, że kiedy my czytamy Biblię, a powinniśmy ją czytać, prawda? Powinniśmy mieć taki czas, gdzie zostawiamy wiele innych rzeczy i siadamy i czytamy. Po prostu my chcemy czytać Biblię. Chociaż widzę, tak samo mógłbym to powiedzieć o sobie, że nie zawsze jak gdyby człowiek jest sposobny, nie zawsze ma tyle cierpliwości, żeby odłączyć się, żeby zostawić te różne myśli, po prostu, które są związane z naszym życiem tutaj na ziemi, żeby właśnie tak to ktoś powiedział, żeby umieć włożyć na luz, żeby się wyciszyć i żeby to słowo, które Pan nam zostawił, żeby ono mogło z takim otwartym sercem być przyjmowane. I ostatnio zauważyłem, że wiele razy właśnie, kiedy tak na spokojnie sobie usiądę i zaczynam mieć taki czas, żeby czytać Jego Słowo, to nie jest może to w jakiś taki zorganizowany sposób czy usystematyzowany w moim życiu, ale otwieram jakieś miejsce, zaczynam czytać dłuższy czy krótszy odcinek i nagle to Słowo dla mnie staje się tak bardzo wyraźne, te obrazy zaczynają mi po prostu... Te obrazy zaczynają do mnie mówić, że widzę bardzo konkretnych ludzi, konkretne sytuacje, a w tym Słowie Bożym, właśnie tym, co jest najważniejsze, kiedy popatrzymy się na Nowy Testament i na nasze zbawienie, to jest osoba Pana Jezusa Chrystusa, aby On był zawsze tym, który żyje, który jest realny. I właśnie kiedy czytałem na nowo ten 4 rozdział Ewangelii Jana, to zobaczyłem to tło, bo tutaj czytamy o tej kobiecie, Samarytance, o tej krainie, która po prostu tam na Bliskim Wschodzie jest. Dlaczego na przykład te relacje między Żydami a Samarytanami były tak bardzo złe, gdzie było tak wiele wzajemnie takiego bardzo negatywnego nastawienia do siebie. I jak w tym wszystkim ten Zbawiciel, ten nasz Pan po prostu się zachował i jeszcze ta osoba, o której my dzisiaj będziemy też czytać, która miała 5 mężów, a potem żyła z kolejnym mężczyzną i do takiej osoby przychodzi Pan Jezus, po prostu niczego jej nie wypominając, nie atakując jej w żaden sposób, podejmuje temat, po prostu podejmuje w ogóle rozmowę, czemu ona się bardzo zadziwiła, dlatego że w tych istniejących dotychczas po prostu relacjach między Żydami a Samarytanami, no tych kontaktów prawie, że nie było wcale, oni wzajemnie sobą pogardzali. I kiedy nad tym się tak zastanawiałem, to potem chciałbym też przeczytać taki tekst z 2 Księgi Królewskiej, gdzie właśnie
gdzieś 7 czy 8 wieków przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa, kiedy właśnie to Królestwo Północne, Królestwo Izraela i ci królowie bardzo źle żyli i po prostu postępowali w sposób taki niewłaściwy, to po prostu Bóg zsyłał na nich sąd i dopuszczał, żeby te okoliczne narody najeżdżały na nich, ci okoliczni sąsiedzi najeżdżali na nich i po prostu oni dostawali się w niewolę, były wysiedlenia, a na ich miejsce właśnie ci królowie, którzy podbijali ten teren, sprowadzali inne narody i po prostu ten teren, po prostu aż do tego czasu, kiedy Pan Jezus przechodził przez tą Samarię, właśnie był zamieszkany przez ludność, która była tak niesamowicie wymieszana. Tam było wiele takich, można powiedzieć, narodowości czy plemion i stąd brało się to, że Żydzi po prostu gardzili tymi, można powiedzieć, poganami. I kiedy czytałem ten tekst, to zobaczyłem, jaka była postawa Pana Jezusa Chrystusa w tym wszystkim. Bardzo mnie to na nowo poruszyło, że wiecie, w tym Bożym Słowie to, czego my potrzebujemy, to zawsze, żeby zobaczyć właśnie tego naszego Pana, naszego Zbawiciela. Dlatego, że widzimy tą właściwą postawę, widzimy samego Zbawiciela i widzimy pełnię tego Bożego objawienia w Synu Bożym, że nie ma większego objawienia i właśnie patrząc się na Jego postawę, widzimy to doskonałe działanie naszego Pana, naszego Boga, ile w tym jest miłości, jak bardzo On kocha człowieka, że nikim nie gardzi, chociaż ludzie gardzą sobą wzajemnie i sobie myślę, jak wiele razy, przecież to nie jest nic nowego w tym dzisiejszym świecie, jak wiele różnych nacji, po prostu czy narody między sobą, czy nawet różne środowiska, jedni drugimi pogardzają, to niekiedy po prostu przez wieki się ciągnie, że ludzie mają do siebie złe nastawienie. To może nawet być tak w rodzinach, jedni z drugimi, bardzo bliskie rodziny, coś tam kiedyś gdzieś ktoś źle uczynił, po prostu to się mu pamięta i brakuje kontaktów, relacje są złe, jedni drugimi pogardzają i my wiemy, że takie życie na pewno nie jest życiem spełnionym, szczęśliwym, bo kiedy jest właśnie nienawiść, kiedy jest niechęć do drugiego człowieka, kiedy my to kultywujemy czy zachowujemy w swoich sercach, to niszczymy swoje życie i niszczymy życie innych. A kiedy popatrzymy się na osobę Pana Jezusa, to widzimy zupełnie kogoś innego. I dlatego dla mnie na nowo ta historia, ten tekst jest takim niesamowitym, taką zachętą, bo kiedy, wiecie, ja to może to, co chcę powiedzieć, to tak troszkę streszczam, tak bardzo w takim ogólnym zarysie podaję. Popatrzmy się na inną sytuację, zanim przeczytam jeszcze ten tekst. Kiedy Piotr miał iść do domu Korneliusza, my wiemy, że to też byli poganie. Oni już wcześniej 3 lata chodzili z Jezusem i Piotr na pewno też brał udział w tym wszystkim, co wydarzyło się wtedy, kiedy oni spotkali tą kobietę przy tej studni tam w Samarii. I ile pracy Bóg musiał wykonać w życiu Piotra i potem, kiedy już po wszystkich przeżyciach, można powiedzieć, kiedy ta pełnia Bożego błogosławieństwa zeszła na jego życie, żeby Pan Bóg go mógł użyć i żeby go mógł posłać do domu Korneliusza, jak szczególnych okoliczności Bóg musiał jeszcze użyć, żeby przekonać Piotra, że właśnie wbrew temu, w jakiej on tradycji i kulturze wyrósł, że dla Żyda spożywanie posiłku czy bycie w domu poganina, to po prostu to było nie do przyjęcia, ale Bóg mu pokazał i on to potem, kiedy tłumaczy się, mówi, teraz naprawdę pojmuję, że Bóg nie ma względu na osobę. My ludzie mamy różne kryteria, różne względy. Ci są tacy, ci są inni i często tymi naszymi ludzkimi kryteriami się kierujemy. I kiedy potem jeszcze w Dziejach Apostolskich Piotr się tłumaczy właśnie przed braćmi, że po prostu kiedy stawiali mu zarzuty ci rodowici Żydzi, że poszedłeś do pogan, że jadłeś z nimi, byłeś z nimi,
to Piotr wszystko to opowiedział, jak było w tym domu Korneliusza, jak Bóg użył anioła, kiedy przebywał w domu Szymona Garbarza nad morzem, jak go przekonał po prostu w tym widzeniu i potem po tym widzeniu, kiedy przychodzą ci mężowie i proszą go, żeby z nimi poszedł do domu tego Szymona i tam, kiedy po prostu do domu Korneliusza i tam potem, kiedy przebywa i zaczyna im mówić Ewangelię, zaczyna mówić o Jezusie Chrystusie, kiedy jeszcze nawet nie wspomniał o takim przeżyciu, jakim jest przeżycie chrztu Duchem Świętym, to nagle Duch Święty zstępuje na tych ludzi i tam jest napisane, że Żydzi się zdziwili, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Popatrzcie się, jak inne, i to już byli ludzie wierzący, jak inne oni mieli kryteria, jak oni patrzyli się na tych pogan, że oni ich widzieli przynajmniej jeden stopień niżej niż siebie samych. Po prostu to przez wieki zostało tak ukształtowane i kiedy przyszedł Pan Jezus, po prostu i kiedy oni mieli wykonać swoją pracę i swoją misję, po prostu to musiało się zmienić. I Piotr potem się tłumaczy, że bracia, jak ja mogłem temu się przeciwstawić, skoro Bóg nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Że właśnie tak Pan Bóg patrzy na człowieka. I takim dobitnym przykładem tego, jak wielka jest Boża miłość i jak Bóg patrzy na człowieka, jest przykład tej Samarytanki. Dlatego, że ona w oczach ludzi przez to życie, jakie prowadziła, prawda, mając 5 mężów, tutaj nic więcej nie jest powiedziane, jak często po prostu zmieniała tych mężów, jak długo ona z nimi żyła, ale dla tej lokalnej społeczności, i tak jak już widzimy to w tym tekście, że ona w ten największy skwar południa przyszła po tą wodę, a więc widzimy, że była jak gdyby na marginesie już tej własnej społeczności, a tu jeszcze Żyd, po prostu, który tam przy tej studni odpoczywa, po prostu był zmęczony, chce z nią rozmawiać. Niesamowite zdziwienie ją dotknęło i podejmuje rozmowę i widzimy właśnie tutaj w postawie Pana Jezusa, jak każdy człowiek jest dla Niego cenny. I czego ona doświadcza, po prostu jak potem biegnie do tego swojego miasta, opowiada tym sąsiadom, mieszkańcom tego miasta, jaka jest reakcja. Pan Jezus tam zostaje 2 dni i kiedy sobie tak myślę, jak inaczej wiele razy był potraktowany w Izraelu, wśród swoich, według tych rodaków, według ciała, to tutaj właściwie bez żadnych przeszkód zostaje przyjęty i można powiedzieć, to czego Żydom tak wprost nie mówił, to tej kobiecie, kiedy potem się okazuje, że ona już miała jednak pewnego rodzaju wiedzę na temat Mesjasza, to on jej mówi wprost, że ja jestem tym Mesjaszem. Niewielu osobom Pan Jezus właśnie tak wprost o tym powiedział. Kiedy faryzeusze czy kapłani go o to pytali, że powiedz nam wyraźnie, to on im też jak gdyby takim pytaniem odpowiada, a to wy mi najpierw odpowiedzcie, czy chrzest Jana był z nieba, czy był z ludzi. I kiedy oni to rozważali, bo oni uprawiali politykę, to oni mu powiedzieli, nie wiemy. To Pan Jezus też im wtedy powiedział, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. I tak już powiedziałem wcześniej, że naprawdę jest to wielką radością, wiecie, kiedy my czytamy Słowo i to Słowo mówi do nas. Ono jest żywe, ono przynosi życie. Ono jest jak to ziarenko, że kiedy to wpada w nasze serca, to z tego coś wyrośnie. O to trzeba dbać. Po prostu Bóg rozchodzi się o owoc. I może przeczytamy ten tekst. Ja ten 4 rozdział chciałbym przeczytać. Potem chciałbym przeczytać z tej 2 Księgi Królewskiej, żeby jeszcze tak bliżej nakreślić właśnie ten kontekst tych Samarytan po prostu. I tak jeszcze się mi też przypomina, wiecie, też chciałbym o tym wspomnieć, jak wiele razy jeszcze jest w Ewangeliach wspomniane właśnie o tych Samarytanach. I Pan Jezus jak gdyby już idzie tym kierunkiem, kiedy na przykład podaje tą przypowieść o tym człowieku, który został pobity na tej drodze i tam przechodził kapłan, przechodził lewita i dopiero właśnie ten
pogardzany Samarytanin w tej jego przypowieści był tym jedynym, który się pochylił nad tym człowiekiem, który potrzebował pomocy, i on to publicznie mówi. Dlaczego on to w taki sposób mówi? Dlatego, że właśnie chciał, żeby ci ludzie zmienili swoje nastawienie, żeby nie myśleli takimi kategoriami, żeby nie mieli tak negatywnego nastawienia do drugiego człowieka. Przeczytajmy ten tekst z Ewangelii Jana, 4 rozdział. Może od początku. A gdy Pan poznał, ja czytam z tej uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, dużo czasu, jeszcze tylko tak powiem na marginesie, dużo czasu mi to zajęło, dlatego że byłem, o czym jeszcze chcę powiedzieć, byłem, można powiedzieć, wychowany na tym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej i po prostu przez to tłumaczenie jakoś nie umiałem się przegryźć. Potrzebowałem bardzo dużo czasu, dlatego że wiele razy po prostu, będąc wzrokowcem, nie umiałem pewnych tekstów znaleźć w tej Biblii, a w Biblii Warszawskiej są jeszcze te nadtytuliki, wydzielone takie odcinki, jak jeżeli jest dana historia. I niekiedy widziałem, jak bardzo potrzebuję takiej zmiany, a teraz, kiedy już dłuższy czas korzystam z tego tłumaczenia, to widzę, że jest to też dla mnie takim nowym błogosławieństwem, że i z tej uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej mogę korzystać. Dlaczego to mówię? Był, wiecie, taki pewien okres czasu, kiedy pojawiło się bardzo dużo i chyba dalej się pojawia bardzo dużo różnych tłumaczeń Biblii. I pamiętam nawet na jednym spotkaniu, jak jeden z braci na takiej grupie domowej po prostu mówi, no ale w tym innym tłumaczeniu to jest inaczej napisane. I może to nie jest właściwie do końca w tym tłumaczeniu. Ja tak po prostu potem już po jakimś czasie, zaczynając czytać na nowo Biblię, to najpierw te myśli takie wątpliwe się pojawiały. Czy rzeczywiście to jest tak, jak tu jest napisane, czy to może w tym innym tłumaczeniu jest bardziej właściwe. Ale jakoś dzięki Panu się już z tym uporałem i dzisiaj to już nie stanowi dla mnie problemu, ani nie wzbudza po prostu jakichś wątpliwości, ale może to być po prostu takim szerszym spojrzeniem i może to być dla nas taką pomocą, kiedy my czytamy właśnie Biblię. A gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi uczynił uczniami i chrzcił niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeję i odszedł znowu do Galilei, a musiał iść przez Samarię. I przyszedł do miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie na studni. A było około godziny 6:00. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus jej powiedział, idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta,
nie mam męża. Jezus jej powiedział, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Go czcić. Podobne to jest do czasów, okoliczności, w których my żyjemy, ta rozmowa i tutaj w tym fragmencie, gdzie Go należy czcić. Jezus powiedział do niej, kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział, ja, który mówię z tobą, jestem z Nim. A wtem przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie powiedział, o co się pytasz albo dlaczego z nią rozmawiasz. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. A tymczasem uczniowie prosili Go, mistrzu, jedz. A On im powiedział, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie więc mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu jedzenie? Jezus im odpowiedział, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby ten, kto sieje i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie, kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowaliście, a wy weszliście w ich pracę. Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego. Z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła, powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich został. I został tam jeszcze 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu tego słowa. A tej kobiecie mówili, wierzymy już nie z powodu Twego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata Chrystus. A po 2 dniach odszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Ja może troszeczkę jeszcze przeczytam tutaj z Księgi Królewskiej. Tak już powiedziałem, chciałbym o tej Samarii troszeczkę po prostu powiedzieć, jak po prostu to się stało, że właśnie ta Samaria była zamieszkiwana właśnie przez pogan i że te relacje między Żydami i tymi poganami po prostu były tak złe. Ja może przeczytam 2 Księgę Królewską, 17 rozdział, od 21 wiersza. Oderwał bowiem Izraela od domu Dawida, a oni ustanowili królem Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś odwiódł Izraela od naśladowania Pana i przywiódł go do popełnienia wielkiego grzechu.
I synowie Izraela chodzili we wszystkich grzechach Jeroboama, które czynił, a nie odstąpili od nich. Aż Pan odrzucił Izraela przed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I tak Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii i tak jest aż do dziś. Potem król Asyrii sprowadził ludzi z Babilonu, z Kuta, z Awwa i z Hamat i Sefaraim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela. Oni zaś posiadali Samarię i mieszkali w jej miastach. A gdy zaczęli tam mieszkać, nie bali się Pana, Pan więc zesłał na nich lwy, które ich zabijały. I doniesiono o tym królowi Asyrii. Narody, które sprowadziłeś i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają zwyczajów Boga tej ziemi, dlatego zesłał na nich lwy, a oto zabijają ich, ponieważ nie znają zwyczajów Boga tej ziemi. I moglibyśmy dalej czytać, ale widzimy tutaj po prostu, jak do tego doszło, że ta Samaria po prostu w oczach Żydów po prostu była tak postrzegana właśnie jako tylko te pogańskie narody i że ta wzajemna niechęć po prostu była tak bardzo silna, bo myślę, że sobie też przypominacie, że kiedy Pan Jezus zmierzał właśnie do Jerozolimy i oni chcieli wejść do jednej z wiosek w Samarii, to Samarytanie, kiedy dowiedzieli się, że ich droga uczniów z Jezusem właśnie prowadzi do Jerozolimy, po prostu nie przyjęli ich. I my wiemy, że wtedy to stanowisko uczniów było takie: Panie, czy chcesz, abyśmy ściągnęli jak Eliasz ogień z nieba, aby zniszczyć tę wioskę? A wiemy, jak Pan Jezus wtedy zareagował, że mówi im, że nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać, aby niszczyć, ale aby zbawić. I widzimy, że tak te relacje wyglądały. I tutaj, kiedy widzimy właśnie, że Pan Jezus się tam zatrzymał i spotkał się z tą kobietą, potem wszedł do miasta, to wszystko to było na gruncie tak bardzo negatywnym. To był pewien przełom, który się dokonał. I teraz, kiedy, wiecie, popatrzymy się na samą tą rozmowę, to, co już wspominałem o tej kobiecie, jej sytuacja na pewno była wyjątkowo trudna, ale jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Popatrzmy się na to z tej strony, jak cenny jest każdy człowiek dla Pana. I kiedy jeszcze tak nad tym się zastanawiałem, bo akurat Pan Jezus wykorzystuje tutaj to zdarzenie takie zwyczajne, takie proste, że ona przychodzi do studni, żeby naczerpać wody. On jej zaczyna mówić o wodzie żywej. I kiedy nad tym się zastanawiałem, to myślę, że Pan Jezus zawsze docierał do sedna i istoty problemu w życiu człowieka. Że ona jako kobieta szukała takiego zaspokojenia, tego szczęścia, tego spełnienia w swoim życiu. Ona myślała, że z każdym kolejnym mężczyzną, po prostu z którym będzie wchodziła związek, że zaspokoi te swoje pragnienia. I to mi też mówi, i kiedy patrzymy się, jak dzisiaj ludzie żyją, że to jest dzisiaj na taką skalę i myślę, że tak, to jest bardzo takie podejście, no, które człowieka zniszczy, ale człowiek szuka po prostu szczęścia, chce z takiego spełnienia i ta kobieta miała jakieś pragnienie i kiedy popatrzę się na postawę Pana Jezusa, że On jej tutaj w żaden sposób po prostu nie potępił, nie zaczął jej moralizować, wiesz, to twoje życie tak bardzo źle wygląda, tyś tak nie powinna żyć, ale On jej mówi właśnie dlatego, że mimo, że jej życie tak wyglądało, że już miała tyle związków z innymi mężczyznami, wiecie, to na pewno ona nie znalazła tego zaspokojenia dla swojego życia, a można powiedzieć wręcz przeciwnie, jej sytuacja, jej pozycja w społeczeństwie i osobiście, indywidualnie stawała się coraz gorsza. Dlatego, że już widzimy osobę zupełnie wyizolowaną, prawda? I patrzymy się, a Pan Jezus właśnie do takiej osoby przychodzi. Przecież on dobrze wiedział, jak ona żyje, jak wygląda jej życie i zaczyna jej mówić o wodzie
życia. I ona to dosłownie rozumie, po prostu jest to odniesienie do tej studni. Mówi Panu Jezusowi, przecież ty nawet nie masz jakiegoś czerpaka, a skąd ty masz tą wodę? I kiedy nad tym się zastanawiałem, to wiadomo, że to był dopiero początek drogi w jej życiu, ale została już dotknięta przez tą żywą wodę, właśnie przez postawę i osobę Pana Jezusa, że ktoś okazał jej tyle serca, wiedząc, bo on nie był tym, który by nie wiedział, jak wyglądało jej życie. Wszyscy inni, którzy wiedzieli, się odsuwali, a on wiedząc o tym, nie odsuwa się. Nie tylko, że się nie odsuwa, ale przynosi jej ratunek, oferuje jej, wiecie, można powiedzieć, pełnię zbawienia, nie jakąś tylko część, żeby może jakoś swoje życie tam doprowadziła do porządku, ale tak jak sam mówi, że chce jej dać wodę życia, że chce jej dać pełnię błogosławieństwa. To mnie też tak bardzo poruszyło i rozradowało, że to, co powiedział Piotr, kiedy w domu Korneliusza, jeszcze raz to powtórzę, ci poganie dożyli chrztu Duchem Świętym, to było to wylanie tej żywej wody, a wiadomo, żeby życie człowieka odnowić, żeby go zmienić, to my potrzebujemy stale działania Ducha Świętego. Tak jak Piotr potem, kiedy w tym dniu tego pierwszego kazania po prostu tłumaczy się to przeżycie, które oni mieli i ludzie z nich drwili, kpili, to on mówi potem, że to nie jest po prostu to, że oni się młodym winem upili, ale że to jest to, co zapowiedział prorok Daniel. I potem Piotr mówi dalej, że obietnica ta, ten dar Ducha Świętego jest dla wszystkich, dla tych, którzy są blisko i daleko, dla tych, których Pan Bóg powoła, dla was, dla dzieci waszych, którychkolwiek On powoła. I myślę, że Pan Jezus sam o tym też potem mówił w 7 rozdziale, że tą wodą żywą to jest ta obecność Ducha Świętego w naszym życiu. To On nas odnawia. Wiecie, to On przynosi pokój, to On przynosi radość, to On przynosi pocieszenie. I jeszcze raz chciałbym teraz wspomnieć, kiedy popatrzę się na swoje życie, to, że do dzisiaj mnie Pan zachował, że nie zostałem gdzieś obok przez takich wiele też różnych i negatywnych rzeczy, które miały miejsce w Kościele, że mnie Pan zachował od goryczy, od krytycyzmu, od jakiegoś złego nastawienia, to ja widzę, to jest tylko działanie Ducha Bożego, że On mnie odnawiał, że dawał i pokazywał mi wolę Bożą, żeby przebaczyć, żeby mieć czyste serce. Wiecie, to jest ta żywa woda. Kiedy my pijemy i słuchamy często rady innych ludzi, którzy są zatruci złością, nieprzebaczeniem, to my na pewno nie napijemy się żywej wody, tylko staniemy się tacy jak i oni. Ale kiedy my pijemy z tego źródła, którym jest Pan Jezus Chrystus, o którym tutaj On mówi tej Samarytance, wiecie, to życie cię podniesie. To życie da ci nadzieję, da ci siłę, aby przez to wszystko móc przejść. I właśnie coś takiego tej kobiecie, po prostu, która nie miała żadnych podstaw, jak gdyby ze swojej strony, pochodzenie czy cokolwiek, żeby miała prawo po prostu wszystkie te dobre rzeczy wziąć od Boga, po prostu to jest ta łaska, to jest to zbawienie, które jest w Chrystusie, że ono jest darmo z łaski dla każdego, kto wierzy, niezależnie od uczynków. Chociaż my potem wiemy, że Bogu rozchodzi się o czyste i święte życie, ale bez tej żywej wody ona by nie była w stanie po prostu już jak gdyby zmienić swojego życia. I ja myślę, że i tak jej życie po prostu niosło wiele konsekwencji, które wynikało z tych wcześniejszych związków, po prostu, które ona miała z tymi wieloma mężczyznami. Ale popatrzmy się, Pan Jezus jej nie przekreślił w żaden sposób. Zbawienie i żywa woda, ten ratunek był i dla niej. I kiedy on potem mówi o tej żywej wodzie, i że to jest dla niej i po prostu cała ta rozmowa, gdzie tego Ojca czcić. Pan Jezus też wyraźnie mówi, że wy czcicie to, czego nie znacie. Kiedy ona mówi o tej górze Gerazim, ona zaczęła jak gdyby powoływać się też na swoją religijność. Ale też, kiedy popatrzymy się, kiedy ona sama mówi,
kiedy Pan Jezus jej zaczyna mówić o tym, o tych prawdziwych chrzcicielach, to ona mówi, wiemy, że przyjdzie Mesjasz. To mimo, że ona była tą Samarytanką, to ona już jakąś wiedzę o Mesjaszu miała. I Pan Jezus, który to słyszy, wykorzystuje i mówi jej, ja jestem Nim. Wiecie, i ona temu tak w prosty sposób uwierzyła, czego w stanie często inni po prostu Żydzi w tak prosty sposób nie byli w stanie przyjąć. A nawet kiedy, wiecie, Pan Jezus miał też taką konfrontację, u nas też jest chyba zapisana w Ewangelii Jana, kiedy oni już po prostu byli tak dotknięci tym słowem Pana Jezusa, to faryzeusze i kapłani mówią, czy nie mówimy słusznie, że ty jesteś Samarytanin i masz demona? Po prostu. I to też jest obrazem, wiecie, jakiego rodzaju relacje były między Samarytanami a Żydami, że kiedy oni chcieli w jakiś taki szczególny sposób upokorzyć Pana Jezusa i pokazać Mu, że On jest zero, że się nie liczy, kiedy On z nimi rozmawiał i mówił o tym, że pierwej niż Abraham był, jam jest i mówił też im potem wcześniej, tam chyba też szósty rozdział, że nie mają miłości, że ojcem ich jest diabeł, to po prostu nie było ani troszeczkę czegoś takiego, żeby się ukorzyć, ale oni chcieli za wszelką cenę jak gdyby spowodować i Pana Jezusa upokorzyć i to, co oni w stosunku do Niego powiedzieli, to można powiedzieć, to był taki ten najwyższy rodzaj pogardy, że jesteś Samarytanin i masz demona. I dlaczego jeszcze raz o tym mówię? Dlatego, że to pokazuje nam, jakiego typu relacje były między Samarytanami a Żydami, jakie było ich wzajemne nastawienie i jaka w tym wszystkim była postawa Pana Jezusa. I kiedy to tak czytałem, to tak sobie pomyślałem, czy u mnie też w życiu są takie schematy, według których postępuję. I na pewno, wiecie, mógłbym przytoczyć różne przykłady, ale czy to jest właściwe? Czy tak być powinno? Czy ten przykład z życia naszego Pana i Zbawiciela nie pokazuje nam czegoś innego? Pokazuje nam tego, czego Bóg pragnie. Bo tak jak już powiedziałem na wstępie, w Chrystusie jest pełnia Bożego objawienia. Sam Bóg przyszedł do ludzi. Po prostu pokazuje swoją postawą, jakie jest Jego nastawienie, jaka jest Jego relacja, jakiej relacji szuka z człowiekiem. I tutaj w tej historii na nowo do mnie to tak bardzo wyraźnie dotarło. W taki bardzo prosty sposób, jak On nas bardzo kocha. Jak bardzo nas ceni, jak bardzo pragnie nam pomóc i dać nam to, wiecie, co najcenniejsze, tą żywą wodę. Jeżeli On w tamtym czasie dla takiej kobiety po prostu miał to wszystko, to myślę, to się nigdy nie zmieniło. On zawsze pragnie, aby człowiek mógł pić z tej żywej wody. I myślę, że ten świat według takich pewnych biblijnych obrazów jest jak pustynia. Na tej pustyni człowiek się błąka, cały czas ma pragnienie, ale nigdzie nie znajdzie takiego pełnego zaspokojenia i ukojenia. A tutaj Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś się napije tej wody, którą On da, że już nie będzie pragnął, że po prostu znajdujemy takie zupełne ukojenie, taką pełnię odpocznienia w Nim, kiedy my z tego źródła tą wodę żywą pijemy. To jest ta obecność Ducha Świętego. Ja może teraz w tym miejscu opowiem taki przykład i takie zdarzenie, które miało miejsce w zeszłym tygodniu. Wiecie, bardzo ciężko pracowałem. Bardzo ciężko. Jeszcze to było też tak bardzo deszczowo, ale nie chciałem tej pracy zostawić. To była bardzo ciężka praca w lesie, przy ścince drewna. Kilka godzin już tam przebywałem i byłem tak wyczerpany, kiedy przyszedłem do domu, a we wtorek jeszcze mamy zawsze też spotkanie modlitewne. I w moim sercu już było tylko gdzieś takie pragnienie, żeby się wykąpać, położyć. Ja już nigdzie dzisiaj nie idę.
to było takie jedyne moje pragnienie, gdzie mnie bolało wszystko. Po prostu byłem, mogę powiedzieć, byłem bardzo wyczerpany. Wykąpałem się i potem, kiedy już przychodził ten czas, ta godzina, kiedy miało to spotkanie modlitewne być i wiele razy też wiem, że jeżeli Kościół się spotyka, a ja mam tą możliwość, to moje miejsce jest tam, gdzie Kościół się spotyka, żeby być z ludźmi wierzącymi. I wiecie, jakoś się zmobilizowałem i po prostu do tego czasu nic się nie zmieniło. Ja sobie tak jeszcze myślałem, ciekawe jak to będzie jutro, jak ja się będę poruszał, jak ja będę funkcjonował. Ale powiem wam, i też to nie było jakieś szczególne spotkanie modlitewne, to po prostu było spotkanie modlitewne, nas było niewielu, było nas czworo. I w pewnym momencie przeżyłem takie dotknięcie od Pana, no można powiedzieć, ta żywa woda na nowo przez moją duszę przepłynęła. Przyszedłem do domu, to już był zupełnie inny stan. Na drugi dzień całe to zmęczenie, ten ból w stawach, w kościach, jakkolwiek, cokolwiek by jeszcze o tym mówić, wiecie, to wszystko było gdzieś za mną. Czy to nie jest ta żywa woda, której my potrzebujemy? Mamy różne sytuacje, mamy różne problemy. Ta kobieta akurat miała taki ogromny problem w swoim życiu. Pan Jezus co jej oferował? Żywą wodę. Czego my potrzebujemy dziś w obliczu różnych problemów? Jesteśmy tymi, których On już zbawił. My dzisiaj, kiedyś słyszałem też takie świadectwa, że chrześcijaństwo Zachodu jest za bardzo zintelektualizowane, a za mało mamy tych przeżyć właśnie tego żywego dotknięcia obecności Ducha Bożego i też nie w takim jakimś wypaczonym po prostu pojęciu i zrozumieniu, co często dzisiaj nam jest oferowane, ale to, co dotyka życia, co człowieka uzdrawia, co podnosi, co wzmacnia jego wiarę, daje mu siłę, daje mu chęć, że chce się żyć, że człowiek ma nadzieję. Wiecie, to on czyni. I wiele razy też ważne jest w tym to, aby nie przypisać sobie tych zasług dla siebie, dlatego że wtedy Pan nie jest uwielbiony. Ale jeżeli my z tego źródła korzystamy, to ja widzę, zawsze nas to pobudza do tego, aby być Mu wdzięcznym, aby Go uwielbić, aby Go wywyższyć. I tu jeszcze jest naprawdę wiele takich bardzo cennych rzeczy, które dla mnie też tak na nowo po prostu z tego tekstu do mnie dotarły, ale jeszcze raz tak, zmierzając powolutku do końca i podsumowując to, widzimy kontekst całej tej historii, te relacje między Żydami i Samarytanami i że Pan Jezus jako Zbawiciel, jako Syn Boży, to nie było w stanie Go zatrzymać. On tam poszedł, On z tymi ludźmi się spotkał. A cała ta historia zaczyna się, można powiedzieć, od takiej osoby, która była najbardziej pogardzana, najbardziej po prostu w tych oczach innych ludzi, po prostu najmniej po prostu godna w ogóle wszelkiego jakiegoś szacunku, po prostu rozmowy, czy żeby ją poważnie potraktować. A jednak Pan Jezus zupełnie inaczej patrzy na tą kobietę. Patrzy jako na człowieka, który potrzebuje ratunku. I jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Jak wiele razy, wiecie, nasze spojrzenie jest też takie utarte, takie ogólne. O Panu Jezusie jest powiedziane, że nie według słyszenia swoich uszu, ani widzenia swoich oczu będzie sądził człowieka, ale według tego światła, według tej Bożej miłości, że nie przyszedł Syn Człowieczy, aby sądzić, lecz aby zbawić. Dopóki jest czas łaski, dopóki jest czas, że ta łaska w Chrystusie jest dana po to, aby życie człowieka podnieść, to On chce, aby ta Ewangelia, aby ta żywa woda, aby ta pełnia zbawienia dotarła do każdej osoby. I tutaj Pan Jezus mówi też jeszcze o tym żniwie, i widzimy, że ktoś inny już zasiał tam to poselstwo o Mesjaszu. I kiedy on potem mówi, że on jest tym Mesjaszem, to ci ludzie byli, można powiedzieć, bez takich wielu barier, jak Żydzi byli w stosunku do niego, bo oni go bardziej znali, patrzyli się tylko od tej strony cielesnej, syn cieśli, po prostu taki zwyczajny człowiek. I kiedy on mówi, że on jest Synem Bożym, kiedy on mówi, że prędzej niż Abraham był, jam jest, to oni go chcieli ukamienować.
dlatego że po prostu patrzyli po ludzku. Tak samo jeszcze chciałbym przypomnieć taką historię, kiedy Nikodem broni Pana Jezusa, kiedy właśnie faryzeusze i kapłani już wysłali swoje służby, żeby Go pojmać, i kiedy oni Go tam słyszeli, to oni mówią: jeszcze żaden człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. I wtedy kapłani mówią: no czy ktoś was dał się zwieść? I mówią o tym tłumie, o tych ludziach, którym służyli: tylko ten motłoch, który jest przeklęty, po prostu idzie za nim i go słucha. I oni mówili, że kiedy potem do Nikodema zwracają się, mówią, że dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I popatrzcie się, oni się tylko jak gdyby patrzyli na tą sytuację swoimi oczami. Oni już nie byli w stanie, było to przed nimi zakryte, żeby sprawdzić to, gdzie on się narodził, jak dokładnie proroctwa się wypełniły w życiu Pana Jezusa. Gdyby tylko chcieli sprawdzić, być obiektywnymi do końca, to przed nikim nie było zakryte. Ale postępując według swoich z góry ustalonych jak gdyby kryteriów i takiego nastawienia i swoich myśli, będąc niechętnymi do jakichkolwiek zmian, bo już mieli swoją pozycję, po prostu nie wzięli nic. To zbawienie przeszło obok nich. I myślę, że wiele razy, kiedy człowiek nie jest tak otwarty, to Boże dzieło też może przejść obok niego. Tak blisko jest to źródło, a my możemy się trapić i męczyć, po prostu zmagać się w swoim intelekcie, szukać jakiejś drogi wyjścia, próbować to na jakiś taki sposób intelektualny po prostu rozgryźć. A widzę, jedno jego dotknięcie może przynieść po prostu Jego obecność, Jego żywe Słowo, które On ożywi i pośle do nas. Właśnie to jest ta żywa woda, która może, wiecie, zmienić wszystko. I tak sobie potem myślę, że kiedy my mamy tego rodzaju przeżycia, i to na pewno po prostu kształtuje się przez lata, to ja widzę potem, jakiekolwiek przeżycia i doświadczenia przychodzą, to my możemy powiedzieć, że mamy swoją siłę w Panu. Wiemy, że tego życia, tej żywej wody nie jest w stanie nic zniszczyć, że to jest ten żywot wieczny, to jest ten żywot, który nie idzie zniszczyć. Nasze życie ziemskie w ciele, ono przemija. Widzimy, jak niszczy je nasze ciało, ale to życie, o którym mówi Pan Jezus i które On nam darował i po prostu, które przez Jego Ducha przychodzi do nas, to jest to życie, które trwa, które jest, które nigdy nie przeminie. I takiemu Panu, takiemu Bogu żeśmy zaufali, takiemu Jezusowi Chrystusowi, który ciągle daje tą żywą wodę. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I Pan Jezus potem mówi: a z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. Wiecie, to nie jest z nas. To jest Jego łaska. Jeżeli my przyjmujemy to życie, pijemy z tego źródła, to z nas to popłynie dalej. Inni, stykając się z nami, będą dotykani właśnie tym życiem, tą Jego obecnością. I jeszcze raz też chciałbym to podkreślić. Ważne jest wtedy to, że kiedy ludzie zaczynają nas chwalić, bo kiedy ludzie też zetną się z czymś takim, to mogą zacząć cię wywyższać, jaki ty jesteś pobożny, jak to i czy tamto. Ale wtedy ja widzę, niedobrze jest, kiedy by człowiek dla siebie tą chwałę przyjmował. Dobrze jest właśnie mieć tą świadomość, że to jest łaska, że to jest dar naszego Pana i Zbawiciela, że On to odnawia. W liście do Kolosan tak jest napisane, że ten człowiek, ten wewnętrzny, że on się odnawia ustawicznie. Jak? Przez tą żywą wodę, przez Jego Słowo, przez Jego Ducha. On nas odnawia. Chociaż ten zewnętrzny niszczeje, to ten wewnętrzny się odnawia. Amen. Niech nas Pan błogosławi, niech nas dalej prowadzi. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Proszę. Amen. Zawsze, kochani, w niedzielę ogłoszenia jeszcze mamy na koniec. I koszyk. Dobry Panie Boże, proszę Cię, abyś pobłogosławił te dary, które trafią, abyśmy mogli, Panie, dobrze nimi dysponować według Twojej woli. Amen.
Jutro, kochani, poniedziałek, jak zawsze w poniedziałek o godzinie 18:30 spotyka się HWE Ustroń na ulicy Różanej 4. Kolejny wtorek o godzinie 17:00 spotyka się HWE Racibórz. O 18:00 godzinie jest grupa Basi Grzegorzewskiej. I o 18:00 tutaj w zborze jest wykład doktrynalny, który poprowadzi nasz pastor Andrzej. W środę tutaj w zborze mamy o 18:00 nabożeństwo. Rozważaniami w temacie moc w słabości podzielą się Daniel Procner i Marcin Kwiatkowski. W czwartek o godzinie 18:00 jest tutaj modlitwa i poprowadzi ją Platon i Gabrysia. A o 18:00 spotyka się Jastrzębie Zdrój z Żerami. W piątek na godzinie 18:00 jest tutaj w zborze młodzieżówka. O 20:00 jest modlitwa mężczyzn. Jeśli chodzi o sprzątanie zboru, ma Janusz i Gabrysia Losa. W sobotę na godzinę 16:00 spotyka się HWE Wilkowicy na ulicy Leśnej 4. A o 20:00 tutaj w zborze mamy nabożeństwo i Słowem Bożym podzieli się Damian Smyczek. Za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00 mamy tutaj nabożeństwo i tym razem kazaniem podzieli się nasz pastor Andrzej. Jeśli chodzi o słodycze, kawę, herbatę i ciasto, mają rodziny państwa Oczkowskich, Malanowicz, Edytka i Kasia Bogacka. Koni, dzisiaj o godzinie 17:00 rozpoczyna się w zborze wieczór uwielbienia Sielsko-Anielsko. Kolejne, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy, gdyż to nie będzie transmitowane. Przypominamy o zrzutce na naszą nową miejsce, w którym będziemy zakładać nową kaplicę i zbiórce na sprzęt do transmisji. Są również do nabycia książki naszego pastora Andrzeja, książka Jurka Klimczaka, płyta Rafała Pisowicza i płyta Sielsko-Anielsko. W dalszym ciągu przypominamy o służbach. Jeśli ktoś nie ma służby, a chciałby gdzieś pracować i w ten sposób budować chwałę Bogu, to zapraszamy do osób, które są liderami w danych grupach. Tak, dalej poszukujemy mieszkanie dla Pawła Michalca i jego rodziny tutaj w Bielsku. Dalej poszukiwane jest mieszkanie dwupokojowe dla rodziny tutaj ze zboru. Przypominamy, że do kupienia jest łani, stępień, miód, jeśli ktoś jest zainteresowany. I tutaj mam jeszcze dwie prośby odnośnie pracy. Brat ze zboru szuka pracy jako kierowca i nasza Kasia Bogacka szuka pracy jakiekolwiek od września. Nie ma znaczenia gdzie. Jeśli ktoś wie o jakiejś pracy, to proszę się zgłaszać do niej. I chyba nie wiem, czy tam jeszcze są z tyłu, gdzie jest kawa, herbata, na półeczkach leżą jakieś tam torby z ciuchami. Jeśli ktoś zainteresowany jest, to proszę sobie to poprzeglądać. I jeśli ktoś sobie coś znajdzie fajnego, to można zabrać, bo jeśli nie, to po prostu będzie to później wyrzucone. Czy jeszcze jakieś ogłoszenia? Nie ma. Znowu zastępuję Anię, której nie ma, ponieważ jest czekoladowa urodzinowa okazja. Zapraszamy Edytkę Malanowicz. Co, siara, co? Nie, no co ty? Czekoladka jest, pastorze Paweł. Proszę. Powstańmy do modlitwy całym zborem. Marcinku, proszę. Słowami psalmu: Pan jest mocą moją i tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Chcę Panu Bogu podziękować za usługę pastora. Nie dziękuję pastorowi, ale dziękuję Panu Bogu za pastora. Słuchajcie, warto było się modlić o dzisiejsze nabożeństwo. Powstańmy, podziękujmy za, jako nakarmione dzieci Boże, za to, co Bóg Ojciec nam dzisiaj tutaj podarował. Ojcze, chcemy Ci dziękować za kolejne przejawy Twojej miłości, Twojej troski o nas, Twojego zaopatrzenia.
za ten pokarm duchowy, który Ty nam dzisiaj przygotowałeś. Prosimy Cię, aby Twoje Słowo działało w nas, przemieniało nas na obraz i podobieństwo Pana Jezusa. Używaj nas według Twojej woli. Bądź dalej naszym zaopatrzeniem, gdziekolwiek zechcesz nas użyć. Niech będzie Tobie chwała. Prowadź, błogosław nas, Twoje dzieci, w majestacie Chrystusa. Amen. Amen. Amen.